Słuchajcie, witajcie. Jakiś czas nas nie było, no bo w zasadzie siedzieliśmy w domu, ale wróciliśmy na wygnanie. Nic nie wrzucaliśmy na razie na kanał, bo po prostu u nas za dużo się nie działo i też trochę nie mieliśmy czasu, żeby nagrywać. Jedyne, co udało nam się w Łodzi załatwić, to zwieźliśmy już częściowo tutaj materiały na ogrodzenie frontowe, mianowicie te takie panele, wiecie, grafitowe, gdzie teraz wszyscy takie coś robią, i jakieś tam pierdółki. Podmurówek nie zwieźliśmy, bo akurat zabrakło na składzie, także w przyszłym tygodniu jakoś mamy zadzwonić, mają nam tutaj to przygotować, to już jest zakupione. W dalszym ciągu czekamy na bramę, która się pojawi, podejrzewam, dopiero za jakiś miesiąc. No niestety tyle trzeba czekać i gdziekolwiek dzwoniliśmy po jakąś konkretniejszą bramę, to tyle kazali czekać. Tak więc słuchajcie, wróciliśmy na łono przyrody, na łono natury i zaczniemy właśnie przygotowywać tą naszą elewację już finalnie, bo jak widzicie, tutaj majster pokaż, jeszcze szczyt, ten trójkącik jest niezrobiony, mamy tam już rzucone arkusze styropianu, natomiast zabrakło jeszcze jednej paczki i teraz misja, jedziemy zakupić na lokalny skład. Jak wiecie, tutaj na wsiach raczej się rzadko zdarza, żeby wyrosła nam kastorama albo obi, więc jedziemy na budowlany skład. Zapraszam. No i jedziemy sobie od nas. Słuchajcie, witajcie na naszym polu, bo nasze działki są zlokalizowane no centralnie na polu, także tu, gdzie się udało właścicielowi przekształcić ziemię na działki, to są działki. Natomiast po lewej i po prawej stronie widzicie, że jest to cały czas uprawiane. Tu jest za dobra klasa ziemi, bo jest chyba druga albo pierwsza. Także naprawdę trzeba było nie lada wyczynu, żeby mu udało się tamte działki, które są na samym dole przy jeziorze, pociąć. Już dalej mu zabronili, także już nie może dalej tutaj powiększać. I dobrze, bo nie potrzeba nam tutaj zbyt wielu sąsiadów. Wiecie, ludzi jak najmniej, wtedy jest najspokojniej. No i jedziemy sobie drogą naszą taką po środku. Droga na szczęście z inicjatywy sąsiadów została utwardzona takim tłuczniem i gruzem, też przez pewne lata sypaliśmy. Na samym początku była to tylko zwykła taka gruntowa droga, raczej gliniasta, więc możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, że jeśli dosyć popadało, to naprawdę tutaj był nie lada wyczyn, żeby zjechać, a to dopiero w drugą stronę podjechać, gdyż cały czas się po prostu teraz jedzie pod górkę, a my jesteśmy tam w dole. Tak więc no, po latach udało się nam to trochę ogarnąć, teraz tutaj już po prostu jest, wiecie, niebo i ziemia. Także dojeżdżamy już do końca, zaraz jedziemy po trasie. Słuchajcie, wjechaliśmy w takie zagłębie działek. Widać, że jest teraz przed sezonem. Nic się w zasadzie nie dzieje. Jedynie co, to miejscowi tutaj usługi robią i grodzą te działki, co to miastowi pokupowali, żeby przyjechać na wakacje. Także teraz miejscowi grodzą, żeby jesienią z powrotem pokraść. Bo tak tutaj jest, tak? Powiem wam, kumpel też działek ma tutaj kilka. Też już raz grodził, na wiosnę ogrodzili, a na jesień tylko słupki zostały, także siatkę ściągnęli i się okazało, że ten, co mu grodził, to ściągnął, także coś w tym być musi. A my szukamy w tym momencie działki naszego
znajomego, który też jest w trakcie budowania i buduje właśnie też taki dom na zgłoszenie, 35 metrów kwadratowych, systemem gospodarczym. Tutaj jakiś lokal mu właśnie pomaga i jesteśmy ciekawi, jak im idzie, ale na razie właśnie nie wiemy, czy tam dojedziemy. Jak już coś znajdziemy, to się odezwę. No niestety nie udało się znaleźć tej budowy, a tak nie będziemy, wiecie, po ciemku, po jakichś cudzych właśnie jakichś działkach jeździć. No jest widocznie jeszcze odczuwalne, że jest przed sezonem, ale spodziewam się, że w tym roku akurat przy tej sytuacji, jaka się teraz dzieje z tymi obostrzeniami i tak dalej, to raczej takie działki będą miały duże obłożenie. Sądzę, że dużo ludzi będzie właśnie szukało na wynajem takich oddzielnych działek, gdzie można sobie przyjechać po prostu i w miarę w bezpiecznych warunkach sobie posiedzieć, przejść się nad wodę. Także raczej w tym roku będzie tutaj gwarno. A my jedziemy dalej po nasze materiały budowlane. No i słuchajcie, my już po zakupach jesteśmy. Skład budowlany bardzo dobrze zaopatrzony. W ogóle nie odczuwa się tego, że jesteśmy gdzieś spoza jakiegoś z dala, z jakiegoś miasta. Bardzo miła obsługa. Wszystko dostaliśmy, dużo nie chcieliśmy, tylko paczka styropianu. Do tego żeśmy dokupili dwa worki jeszcze kleju. Gdzieś masz chyba otwarte drzwi. O. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Trzy worki kleju, jedna listwa nam tutaj, zabrakło nam listwy, też żeśmy sobie ją dobrali. Coś jeszcze wzięliśmy? Taki dysperbit pod cokół, żeby to pomalować, bo nie będziemy nic z tym robić, tylko to na czarno zarypiemy. No i za wszystko wyszło 150 zł. Nie ma problemu, kartą można było zapłacić, gotówką, jak się tam chciało. I co? I wracamy teraz. Także jedynie czego nie kupiliśmy, to takich kotew do okien, bo mamy okna, które będziemy tutaj wykorzystywać do przeszklenia, zaszklenia naszego patio, żeby nie wiał wiatr. Nie było w sprzedaży. Sprzedawca mógł nam odsprzedać swoje kotwy, które mają do swoich okien systemowych, ale powiedział, że to tylko chyba do aluplastu pasuje, więc nie braliśmy, żeby po prostu najpierw sobie sprawdzić. I tak teraz w tej akcji, którą teraz wykonujemy, nie będziemy wstawiać tych okien, nie będziemy szklić tego patio, bo na to czasu nie starczy. Tak więc to już sobie na spokojnie, podejrzewam, w Łodzi zakupimy. Ale generalnie wszystko wyszło elegancko, ładnie, pięknie. Skład naprawdę dobrze zaopatrzony, jak i w takie podstawowe rzeczy ciężkiej budowlanki, skończywszy na jakichś pierdełkach, także jest dobrze, da radę żyć, da radę żyć. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że naprawdę siedząc dłużej w takim miejscu, naprawdę można czasami zapomnieć o czymś takim, że mamy epidemię w Polsce i jakieś obostrzenia, maski, nie maski. Tutaj po prostu tego tak bardzo nie czuć, aczkolwiek ludzie chodzą uzbrojeni w te maseczki, bo jest taki wymóg. Natomiast o wiele mniej jest tutaj tych ludzi na jakichś większych dystansach. Wszystko to się jakoś rozbija i naprawdę można trochę od tego wszystkiego odpocząć. Nasz sąsiad, który jest też tutaj obok nas, tam ma działkę bliżej troszeczkę jeziora, tutaj już chyba drugi albo trzeci miesiąc leci, jak tu zjechał, i razem z żoną i z dziećmi po prostu kwarantannują się tutaj, unikając jakichkolwiek kontaktów. Internet sobie zwieźli, tak jak my. Obydwoje praca zdalna, dzieci e-szkoła też przez internet, także siedzą, narzekają trochę już na to, że im się nudzi, aczkolwiek na radę. Wracamy i bierzemy się do działania. Panie.
chyba rynka to chyba robiła, co? Widać, że miał kościół pamięci. Nawet śruby posilikonowa. Taki był przezory, żeby woda nie się nie zrobiła. A tak serio, to zaczynamy demontaż. Zobaczcie, to sobie w zeszłym roku już zrobiliśmy właśnie na takim patencie i nic się nie dzieje, nic tutaj nam nie leci. O, tu jeszcze dał majster od góry silikona. O, to silikon, o Jezus, to nasi byli, to, słuchajcie. O kurwa, to trzeba wyciąć, bo to nie pójdzie. Także widzicie, jak to jest zrobione. Tu już balustradki sobie żeśmy odkręcili. Niestety trzeba było tutaj przykręcić przynajmniej po takiej jednej desce, bo by mógł nam ten cały front po prostu polecieć. To się widzicie, że trzyma tak naprawdę tylko tutaj na tych deskach, więc żeby to jakoś usztywnić, tak to działa. Trochę się niebezpiecznie nam tutaj robi, ale wiecie, my musimy dać sobie z tym radę. Tak więc odkręcamy to wszystko, zaraz będziemy wszystko obijać czarną peleryną niewidką, jak w Potterze. Tak to wygląda po rozkręceniu. Tu zauważyliśmy, że ptaki sobie wiły jakieś gniazda czy coś. Zaraz trzeba będzie się temu przyjrzeć i to usunąć, żeby tam żadne zieleniny nie zalegały i nie gniły. Słuchajcie, tak nasz ten mizerny daszek wygląda. On jest po pierwsze za krótki. Woda, która kapie, bezpośrednio wali na tą elewację. Dach powinien być wysunięty przynajmniej o 90 cm. To jest takie minimum moim zdaniem, żeby przynajmniej deszcz, który pada, no nie zacinał centralnie w tutaj nasze okno. W tym momencie po zimie 2 lata temu mieliśmy taką sytuację, że doszło do przerwania tej izolacji, która tutaj była. To jest taśma butylowa stosowana na kominy. Ona się tutaj odkleiła, tu w ogóle tam była źle porobiona, żeśmy to poprawili, ale przez to po prostu woda się lała do środka i robiła zniszczenia. Po naszej interwencji, zobaczcie, że dookoła to jest wszystko zrobione, no i tu po całej długości na razie mamy z tym spokój. Natomiast słuchajcie, musimy jakoś pomyśleć, żeby ten dach wyciągnąć. Wiadomo, że w tym miejscu powinien wychodzić jeszcze kawał drewna, który jest konstrukcją nośną do tego, żeby oprzeć ten trójkąt dachu i tutaj go po prostu jakoś trzymać. No nie było to pomyślane, tu zostało to ucięte na równo, także dlatego ten daszek wysunięty tylko tyle, co wystają te nasze łaty i tyle. Jakoś będziemy musieli coś zrobić na patencie, bo generalnie daszek musimy wysunąć przynajmniej o jeden arkusz, około 1,90 m. Także będziemy to robić w następnych etapach. Teraz się skupimy na tym, żeby tutaj przywalić styropian. Coś powiesz? Słuchajcie, zostało nam jeszcze tej taśmy butylowej trochę i teraz, żeby mieć taką 100% pewność, już taką na maksa, że nie będzie nam tutaj nic podciekać już po elewację, to jeszcze dodatkowo przed wrzuceniem sobie styropianu, bo pierwszy styropian oprzemy sobie na tej desce, tak? To żeby mieć 100% pewność, że tu nie będzie już woda podciekać, to jeszcze sobie wywiniemy w miejscu takim tu newralgicznym, zrobimy takie wywinięcie połączenia tutaj tego z tym. Jeśli coś by miało się zadziać i tak dalej, to będziemy mieli pewność, że to może uchroni ten dom przed zgniciem. Ale jak będzie, to zobaczymy. Na razie ten sposób, który jest tutaj zrobiony, zdaje egzamin i odpukać w niemalowane, nic się złego nie dzieje. Więc słuchajcie, jak mamy, to damy, jak mawiają dziadowie. No i chodźcie, zobaczcie, właśnie o coś takiego nam chodziło. Czyli mamy tutaj wywinięcie ściana i podłoga, powiedzmy. Tak to wygląda z naszą folią, a tak to wygląda ze styropianem. Już pomijam, że sam styropian odsuwa nas od ściany i to dosyć sporo, ale jeśli woda by tam się miała jakoś, wiecie, dostać, podejść, to dzięki tej folii mam nadzieję, że się nie dostanie. Tak więc w ten sposób to żeśmy wymyślili, a styropian będzie stał na desce. Chyba. Nie wiem, czy to poprawnie, ale tak żeśmy wymyślili. I tak chyba przykleimy. Okej, moi drodzy, przychodzimy do przykręcenia styropianów. Także mamy nasz arkusz i jednak
nie będziemy go dawać na bezpośrednio na desce, no bo jak będzie na desce i będzie deszcz w tą deskę deszczył, to ten deszcz podejdzie kapilarnie pod ten styropian, czyli wymyśliliśmy coś takiego, że on będzie lekko w górze. Tu jako dystans sobie położyliśmy tą folię kubełkową, ale patrzcie, jak on już będzie przywiercone, to będzie hop, hop, hop. I tu mamy szczelinę, gdzie ten styropian ma dystans pomiędzy deską a arkuszem. Także ta woda już mu powinna nie zaszkodzić. Także dosyć gadania. Time-lapse! Dobra, skończyliśmy, słuchajcie, zobaczcie, słońce już praktycznie zachodzi za horyzontem. Wykorzystaliśmy wszystkie arkusze, które nam zostały, to jest szczątki, które też wykorzystamy, ale mamy cały szczyt, tu troszeczkę widzicie, taka rzeźba wyszła, nie powiem, że to jest najpiękniejsze, co kiedykolwiek żeśmy zrobili. Natomiast wiecie, tutaj poszedł grafit, bo go nam zostało jeszcze z naszej budowy. On jest troszeczkę wyższy, bo ten idzie na zakłady, także tutaj ta strona, a ta trochę wysokościowo nam się nie zgodziła. No mamy też jednego babola w tej postaci, ale wiecie, to jest nasz dom, my to robimy świadomie. Jakby to nie był nasz dom, to byśmy to zrobili nieświadomie. Ale tak zostaje, słuchajcie, bierzemy to sobie na klatę, także jak coś się będzie działo, to świadomix. No i tak, słuchajcie, trochę to żeśmy sobie poulepiali, no ale wiecie, czasami dobrze partaninkę też sobie zrobić, żeby nie być zbyt idealnym, jak to można by pomyśleć. Na dzisiaj koniec, jutro będziemy to sobie szparować, będziemy to sobie jeszcze tam poprawiać i wytarujemy. Klejamy siatę. Także słuchajcie, cieszy mnie, że z powrotem wróciliśmy do gry i że byliście z nami w ten dzień. Także słuchajcie, do następnego razu. Na razie.